Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem kilka słów o tym, dlaczego nie warto być sztywniakiem i dlaczego trzeba mieć dobry humor. Zapraszam. Zacznę mój materiał od krótkiego cytatu z książki o ojcu Woronieckim, z jego biografii siostry Imeldy Zofii Błeszyńskiej. Czy ta książka jest dobra? W 90% tak. Niestety zakończenie jest, można powiedzieć, że składa taką ofiarę kadzielną Soborowi Watykańskiemu II. To znaczy, o ile najpierw mamy po prostu bardzo ciekawie, moim zdaniem, przedstawioną postać ojca Woronieckiego, tak pod koniec autorka czuje się zobowiązana, żeby wykazać, że ojciec Woroniecki to tak naprawdę był w ogóle protoplastą Soboru Watykańskiego II. Jak to często hagiografowie czują się w obowiązku, podobnie w przypadku ojca Kolbego w słynnej biografii, zapomniałem autorki. Natomiast jest to zjawisko dosyć często spotykane, że autor czuje się w obowiązku, żeby pokazać, że taki przedsoborowy święty to tak naprawdę właśnie jest prekursorem Soboru i tak naprawdę to dokładnie te same myśli miał co Sobór Watykański II, co jest zawsze takie i straszne i śmieszne, bo wynajduje się jakieś takie szczególiki, które można wykorzystać, na przykład w przypadku ojca Woronieckiego autorka wynajduje, że on właśnie uważał, że rola świeckich w kościele jest ważna. Wow, brawo. I wymyślicie faktycznie, że Sobór coś w tej materii zmienił na plus. Jeśli ktoś tak myśli, to proszę poczytajcie sobie o akcji katolickiej przed Soborem Watykańskim II. W Polsce faktycznie mieliśmy zawsze dosyć biernych świeckich, powiedzmy w ten sposób, to znaczy stosunkowo w porównaniu do reszty kościoła, raczej u nas zawsze to podejście, czy można powiedzieć tradycyjnie, to podejście było takie, że to raczej właśnie duchowieństwo powinno się zatroszczyć, to raczej Kościół powinien nam coś dać, niż faktycznie my powinniśmy się w to zaangażować. Faktycznie w Polsce takie myślenie jest dosyć popularne i było tradycyjnie dosyć popularne, natomiast to w ogóle nie jest średnia kościoła, to w ogóle nie jest przed soborem jakiś stan rzeczy powszechnie zastany. Polecam zapoznać się na przykład właśnie z tym, jak działała akcja katolicka. I na marginesie, ale jednak, jeśli ktoś myśli, że dzisiaj to właśnie świeccy mają wiele do powiedzenia w kościele, no to wystarczy spojrzeć, jak w praktyce jest traktowany Kościół, to znaczy tak długo, jak świeccy robią to, czego hierarchia sobie życzy, no to tak długo można udawać, że gdzieś tam to jest w jakiś sposób, faktycznie świeccy mają znaczenie. Ale na przykład, gdy świeccy zażyczą sobie mszy świętej trydenckiej, no to może się okazać, że to w ogóle żadnego znaczenia nie ma. I biskupi czy papież po prostu postępują tam z całą, można powiedzieć, taką autorytarną pewnością siebie. To jest w ogóle charakterystyczne, że tam, gdzie jest prawdziwe zrozumienie cnoty posłuszeństwa, a przed soborem jednak uczono, czym jest cnota posłuszeństwa, przede wszystkim wobec Pana Boga i później w zależności od Pana Boga konkretnym ludziom, przy takim założeniu faktycznie ta władza jest uczona tego, że musi być przede wszystkim posłuszna Panu Bogu, i później wypełnia tą wolę Bożą. Gdy ta hierarchia tak siebie pojmuje, to jednak nie ma tendencji do tego, żeby brać swoich podwładnych za twarz. No jednak czuje tą odpowiedzialność wobec Pana Boga. Natomiast właśnie modernizm, właśnie po Soborze Watykańskim II, po tym jak przestano uczyć, czym jest prawdziwe posłuszeństwo, w seminariach dzisiaj się tego nie uczy, że to jest zależność przede wszystkim wobec Pana Boga i później wobec hierarchii, wobec różnego rodzaju władzy, tylko na tyle, na ile ta jest posłuszna Panu Bogu, tego nie ma. Kształci się natomiast ludzi, którzy będą ślepo posłuszni, którzy będą zawsze posłuszni, a to tworzy taką strukturę, która jest autorytarna, w której to już nie jest tak, że wszyscy muszą słuchać, co Pan Bóg powiedział, tylko hierarchia wytwarza, co Pan Bóg powiedział. I to jest takie głęboko modernistyczne, no bo modernizm twierdzi, że wiara pochodzi z naszych uczuć, pochodzi z naszych potrzeb religijnych, a więc
zgodnie z modernistyczną teologią, my musimy odczytywać znaki czasu, co dzisiaj dla człowieka, do człowieka współczesnego przemawia. I tak papież Franciszek odczytuje takie znaki czasu, co dzisiaj do człowieka współczesnego przemawia. Dzisiaj ludzie żyją w nieczystości, a więc nie można mówić już o tym, że grzech nieczysty jest faktycznie grzechem. To są takie znaki czasu, które papież Franciszek odczytuje i z całą mocą narzuca Kościołowi swoją wolę. Tutaj powiedzmy, że jeśli chodzi o kwestie moralne, może nie widać aż tak wielkiego, powiedzmy, autorytaryzmu w jego sposobie rządzenia, ale na przykład w kontekście traktowania mszy trydenckiej widać bardzo wyraźnie taki naprawdę bardzo mocny autorytaryzm i widać bardzo wyraźną sprzeczność pomiędzy słowami, które mówią, że trzeba tak o wszystkich się zatroszczyć i wyjść do tych, którzy są na marginesie. Ale jeśli, nie daj Boże, ktoś chce odprawiać mszę trydencką i jest na marginesie przez to w kościele, no to do takiego się nie wychodzi, takiego prześladuje się z całym impetem. No trochę tutaj wszedłem w dygresję. To było a propos tego, że autorka twierdzi, że ojciec Wolniecki jest właśnie takim przodownikiem, nie, takim... taką forpocztą soboru, dlatego że twierdzi, że świeccy są w kościele ważni. I ja zwracam uwagę, że jest to w sumie śmieszne, znaczy i straszne, i śmieszne mówienie o tym w ten sposób. To w ogóle, sobór w ogóle nic dobrego w tej materii nie zrobił. Może powoływał się po części, powiedzmy, trochę na takie slogany, ale w praktyce tutaj się nic dobrego nie stało i nie był to jakiś bardzo poważny problem w Kościele wcześniej, choć na przykład to, na co ojciec Wolniecki faktycznie zwraca uwagę, mianowicie on uważał, że należy kanonizować więcej osób świeckich. Uważam, że to jest bardzo słuszny postulat, że należy stawiać za przykład również przynajmniej w podobnej ilości świeckich jak osoby duchowne. I tutaj może się pojawić pytanie, jakby skąd to się wzięło. Pamiętam, że pan Ziemkiewicz kiedyś powiedział, że to jest przejaw takiego szowinizmu kościoła, duchowieństwa, które kanonizuje tylko osoby duchowne. Myślę, że to jest zaskakująco negatywna interpretacja tego zjawiska. Wyjaśnienie moim zdaniem jest dosyć proste. Dlaczego większość osób kanonizowanych to są osoby duchowne? Otóż proces kanonizacyjny przebiega w Kościele w bardzo konkretny sposób. To znaczy musi jakaś jednostka kościelna faktycznie za tym stać, musi go pchać ten proces kanonizacyjny. A skoro musi to być jakaś jednostka kościelna, diecezja albo zakon, no to siłą rzeczy dla diecezji i zakonów i najlepiej znane są osoby duchowne, ich życie jest im najlepiej znane i jest to w ich takim, można powiedzieć, bezpośrednim interesie, żeby mieć świętych z własnej diecezji, z własnego kleru lub z właśnie własnego zakonu. A więc są tu dwa ważne czynniki i ta znajomość, tak, osoba świecka może być w tych strukturach dużo mniej znana i z drugiej strony też, powiedzmy, jakieś tam konkretne korzyści z właśnie wyniesienia na ołtarze takiej osoby duchownej. Tym razem to są zwierzęta od sąsiada, które nam tutaj hałasują, ale już pamiętam, że ostatnim razem nie zakłóciło to na tyle, żeby faktycznie przeszkadzało, więc nie będę z tego powodu przerywał. Ale zasadniczo w ogóle jeszcze nie powiedziałem nic o temacie dzisiejszego naszego spotkania. Mianowicie chodziło mi o humor, o humor. Siostra podaje bardzo ciekawą scenkę. Scenkę, w której ojciec Woroniecki jest już ciężko chory i spotyka się z ojcem Garrigula Grange. Ojciec Garrigula Grange to jest, powiedzmy, jest uważany w Kościele powszechnym za jednego z największych nowożytnych tomistów, za być może ostatniego wielkiego tomistę. Moim zdaniem ojciec Woroniecki jest dużo lepszy od ojca Garrigula Grange. Moim zdaniem jest dużo lepszym tomistą, natomiast jest oczywiście dużo mniej znany. Dlaczego? Dlatego, że trudniej jest się, powiedzmy tak, wybić w cudzysłowie na teologiczne salony, gdy pisze się po polsku. Ojciec Woroniecki jednak w dużej mierze
pisał po polsku, choć miał epizody zarówno w Rzymie, Evangelicum, jak i w Szwajcarii, a więc jednak jakoś trochę może być znany, ale niestety nie wybił się tak teologicznie, tak jak mógłby się wybić i moim zdaniem zasługiwałby na to. W każdym razie znał się dobrze z ojcem Galigula Grange i tutaj autorka przytacza nam taką scenkę. To jest wspomnienie ojca Galigula Grange. Ojciec Jacek był podówczas profesorem w Angelicum i ciężko chorował na wrzody. Odwiedziłem go z ojcem Galigula Grange, to jeszcze ciekawsze, bo to nie są słowa Galigula Grange'a. W związku z tym ojciec Innocenty Bocheński, to jest wspomnienie ojca Bocheńskiego, który w tym czasie był w Angelicum, to jest jego wspomnienie. Ojciec Jacek był podówczas profesorem w Angelicum i ciężko chorował na wrzody. Odwiedziłem go z ojcem Galigula Grange w chwili, gdy szewc Angelicum wychodził od niego. Zawiązała się rozmowa. Ojciec Galigula Grange. To szewc ojca pielęgnuje? Ojciec Jacek? Oczywiście, to jest najbardziej logiczne. Ojciec Galigula Grange. Dlaczego? Bo chodzi o pielęgnowanie skóry, a szewc się na skórze z nas wszystkich zna najlepiej. Ojciec na co? Ojciec Galigula Grange. Widzę, że humor ojca nie opuszcza. Ojciec Jacek, można wszystko stracić, ale nie wolno stracić swojego humoru. Tutaj autorka podaje tą frazę po francusku, pewnie dlatego, że ona nawiązuje do jakiegoś, powiedzmy, takiego, jakiejś frazy, jakiegoś takiego powiedzonka francuskiego, którego ja po francusku nie będę tłumaczył, ale jak rozumiem, w oryginale tam był honor, że nie wolno stracić swojego honoru. To jest, tak pewnie brzmi oryginalne francuskie powiedzonko, które ojciec tutaj zmienia. I ojciec Galigula Grange odpowiada, no oczywiście, to rzecz zaszczytna zachować honor niesplamiony w cierpieniu. Na co ojciec Jacek odpowiada, ale ja wcale o honorze nie mówiłem. Powiadam, że można wszystko stracić, ale nie wolno stracić humoru. Ojciec Galigula Grange, ładny kalambur, wcale nie. Jestem przekonany, że humor jest ważniejszy od honoru. Co ojciec gadasz za historię? Żadnych historii nie gadam, ale wygłaszam tezę teologiczną w pełnej świadomości tego, co czynił. A mógłby ojciec udowodnić nam tę tezę? Na co ojciec Jacek? Nic łatwiejszego. Honor, jak wiadomo, każdemu jest częścią składową męstwa. Humor, inaczej radość, jest skutkiem cnoty miłości. Tak uczy święty Tomasz i to jest oczywista prawda. A więc męstwo jest cnotą moralną, podczas gdy miłość jest cnotą teologiczną. Otóż oseski nawet wiedzą, że cnota teologiczna jest wyższą cnotą od cnoty moralnej, a więc humor jest ważniejszy od honoru, quod erat demonstrandum, co należało udowodnić. I ojciec Bocheński wspomina, że ojciec Galigula Grange po wyjściu odpowiedział, to jest typ, ten Woroniecki, ja wam to mówię. Bardzo, bardzo ciekawa scenka. Co w niej mamy? Mamy w niej porównanie honoru i humoru. Podejrzewam, że ojciec Woroniecki nawiązuje tutaj do znaczenia tego słowa honor w języku francuskim, dlatego że u nas w języku polskim przyjęło się słowo honor jako odpowiednik cnoty troski o dobre imię. Plama na honorze to była plama na dobrym imieniu, na przykład w katechizmie księdza Gadowskiego, tak też cnota honoru jest wyjaśniana jako ta troska o swoje dobre imię. I tu widzimy pewną możliwość nadużycia, tak? I to faktycznie też się nierzadko zdarzało, że człowiek dbał tylko o to, co inni powiedzą i grzechy, które były akceptowane społecznie, nie plamiły honoru, natomiast widzimy również, jaki tu jest potencjał takiej prawdziwości i dobra, to znaczy, gdy człowiek faktycznie do tego tak podchodzi, że ważniejsze jest to, co faktycznie jest, to znaczy, żeby faktycznie być cnotliwym, być dobrym i wtedy to dobre imię, czyli ta informacja o tym, że faktycznie mamy takie i takie cnoty, że zachowaliśmy się w taki sposób, jest czymś dobrym, czymś, do czego człowiek ma swoje prawo, tak? Zaatakowanie dobrego imienia jest grzechem przeciwko sprawiedliwości. Natomiast to dla nas to jest tylko taka uwaga na marginesie. Tutaj jest istotne to, że jakby nie było, czy przyjmiemy honor jako część cnoty sprawiedliwości, bo jeśli mówimy o nim jako o tej trosce o dobre imię, wtedy byłaby to podcnota sprawiedliwości, czy gdy mówimy o honorze jako o podcnocie cnoty męstwa, jedna i druga jest cnotą moralną, a więc są niżej
od cnoty miłości, która jest cnotą teologalną, co ojciec Woroniewski tutaj wypunktowuje. To jest myśl, ta myśl o radości. Tutaj ojciec Woroniewski zestawia w zasadzie humor z radością, co wydaje się dosyć logiczne, że humor jest po prostu prostym przejawem radości. Wielokrotnie już o tym mówiłem, że radość jest termometrem miłości, że ona wskazuje, że naprawdę kochamy Pana Boga. Człowiek, który ma to, co kocha, jest szczęśliwy. Jeśli kochamy Pana Boga i nie porzuciliśmy Go przez grzech ciężki, to będziemy szczęśliwi. To też są w miarę bezpośrednio słowa ojca Woronieckiego. I to jest bardzo ważne, natomiast wcale nieoczywiste, dlatego wciąż na nowo o tym mówię i dlatego też nagrywam ten kolejny materiał, który będzie zwracał szczególnie uwagę na, powiedzmy, szczególne zagrożenie, o którym powiem pod koniec tego materiału. Ale najpierw jeszcze właśnie tym takim słowem wstępnym, dlaczego to tak powinno działać. Tutaj bardzo często pojawiają się takie zarzuty, że jak tutaj się cieszyć, jak widzę, jak dusze idą do piekła i świat się stacza i takie zło, przecież ten świat jest pełen grzechu i cierpienia i widzę osoby bliskie, które trwają w grzechu na przykład, jak ja mogę się wtedy cieszyć? Odpowiedź za świętym Tomaszem, ojcem Woronieckim, w zasadzie po prostu za katechizmem jest prosta. To znaczy, że nie kochasz Pana Boga w sposób właściwy. Tylko tyle, tylko tyle. I warto jest zachować pewną taką, powiedzmy, otwartość, żeby to przyjąć, żeby faktycznie uświadomić sobie, że czy najpierw być otwartym na to, że być może faktycznie wynika to z tego, że nie ma we mnie prawdziwej miłości, że moja miłość jest podzielona w sposób nieodpowiedni. O co chodzi? Otóż, jeśli byśmy faktycznie kochali przede wszystkim Pana Boga i wszystko inne przez Niego, w Nim i dla Niego, to byśmy przede wszystkim zwracali na to uwagę, żebyśmy my byli z Nim zjednoczeni. I będąc zjednoczeni z tym naszym celem najwyższym, potrafilibyśmy zachować spokój i radość nawet w największych trudnościach. I wtedy, jeśli faktycznie mamy tą prawdziwą miłość, potrafimy wszystko kochać w Bogu i dla Niego, to nawet jeśli na przykład widzimy bliską nam osobę, która trwa w grzechu ciężkim, jeśli będziemy ją kochali w sposób nieuporządkowany, jeśli nasza miłość będzie w pierwszej linii do człowieka, a nie do Pana Boga, to oczywiście, że wtedy człowiek może się burzyć, że jak ten człowiek nie postępuje tak, jak ja bym chciał, albo tak, jak Bóg by chciał, że jak to tak może być, że tutaj się dzieje w ten sposób i przecież on idzie do piekła. Bardzo łatwo jest tą miłość albo własną, albo do tego człowieka pomylić z miłością do Pana Boga, bo w ogóle nieuporządkowana miłość własna bardzo chętnie przebiera się za miłość do Pana Boga albo miłość do bliźniego. A więc gdy kochamy w pierwszej linii człowieka, to faktycznie takie myśli będą się w nas pojawiały. Natomiast gdy w pierwszej linii kochamy Pana Boga, a człowieka w Chrystusie, przez Chrystusa, dla Chrystusa, wtedy to jest takie mega antysoborowe, co teraz mówię, no bo według teologii posoborowej, dosyć powszechnie jednak przyjętej, no to człowiek jest jedynym stworzeniem, które Bóg kocha dla samego siebie i chce dla samego siebie, w sensie dla samego, nie dla jego, tylko dla samego człowieka. Tak? I to jest absurd. W sensie Pan Bóg nie może niczego kochać poza samym sobą, właśnie dla niego samego. Dlaczego? Bo to wszystko jest ens ab alio, to wszystko są byty, które pochodzą od Niego, a więc nie mogą być, nie są wystarczającym naczyniem, żeby faktycznie zlać w nie taką miłość, nie są w stanie takiej miłości połączyć, bo ona ostatecznie i tak dochodzi do ich źródła, właśnie jest prawdziwa, a Boża miłość zawsze jest prawdziwa, dochodzi do ich źródła, czyli do Pana Boga. A więc mamy człowieka kochać w Panu Bogu, przez Pana Boga, dla Pana Boga. Jeśli tak Go kochamy, to wtedy nasze myśli w pierwszej linii zwracają się do Pana Boga, widzimy tego człowieka w nędzy i kochamy go tak, jak Pan Bóg go kocha. Nie jesteśmy wściekli, że on coś złego robi, tylko z miłością patrzymy na niego i oczywiście z pewnym lękiem, być może z pewnym bólem, ale jednak z miłością patrzymy na niego i poprzez naszą modlitwę, naszą miłość, dobry przykład, który dajemy, staramy się tego człowieka do zbawienia doprowadzić. I dlatego, że nasza miłość przede wszystkim kieruje się na Pana Boga, to zachowujemy spokój, bo On jest tą mocną ostoją, tym mocnym fundamentem, który zawsze pozwala zachować spokój. Bo dobrze wiemy, że Pan Bóg będzie potrafił tą łaską tego człowieka zbombardować, a jeśli ten człowiek mimo wszystko, pomimo tego bombardowania łaską, mimo wszystko
mimo wszystko odrzuci tą łaskę, to Pan Bóg będzie potrafił go sprawiedliwie ocenić i to również będzie dobre, to również będzie słuszne i sprawiedliwe. Dlatego człowiek, który kocha przede wszystkim Pana Boga, a człowieka w Bogu, przez Boga i dla Boga, zawsze będzie zachowywał spokój, zawsze będzie potrafił zachować radość, nawet pośród bólu, nawet pośród cierpienia, nawet pośród prób. Zwracam na to uwagę, że tutaj ojciec Woroniecki mówi, że właśnie z tej radości, z takiej, to nie o to chodzi, że tam człowiek jakoś emocjonalnie, właśnie ekstatycznie się raduje, tylko zachowuje pewien spokój i z tej radości, to widzieliśmy dzisiaj, z tej radości wynika właśnie pewien humor, wynika zdolność do tego, żeby dostrzegać w rzeczywistości pewne drobne, śmieszne zjawiska, pewne, powiedzmy, niedoskonałości, które są w jakiś sposób śmieszne, bo co jest dla nas śmieszne? Wtedy, gdy związki przyczynowo-skutkowe wydają nam się w jakiś sposób absurdalne, to znaczy, gdy na przykład od osoby chorej wychodzi szewc, no to w jakiś sposób wydaje się w tym jestem coś absurdalnego i to tutaj zostaje dostrzeżone i wykorzystane i to ojciec Woroniecki postrzega jako przejaw humoru i słusznie, jest to przejaw takiej prawdziwej radości człowieka, który wie, co jest najważniejsze i tutaj te ziemskie cierpienia nie pozwalają mu, nie odbierają mu spokoju. Czasami mogę usłyszeć ludzi, którzy mówią, że ale ja traktuję rzeczywistość na poważnie, albo ludzi, którzy zarzucają mi, że nie, to jest, ksiądz nie traktuje tych wszystkich rzeczy poważnie, bo ksiądz się z nich śmieje. Należy traktować poważnie to, co faktycznie jest poważne. Co jest naprawdę poważne? Bóg jest naprawdę poważny. Należy przede wszystkim poważnie traktować naszą relację z Nim. To należy traktować śmiertelnie, poważnie. W to należy włożyć całą swoją siłę. I gdy człowiek tak zrobi, to wtedy te rzeczy doczesne jest w stanie traktować z przymrużeniem oka. Nawet te rzeczy, powiedzmy, największe i najcięższe, nawet chorobę i cierpienie. Nawet pośród choroby i cierpienia jest w stanie dostrzec właśnie drobne śmieszności tego świata, drobne śmieszne sytuacje. Taki człowiek, który naprawdę poważnie traktuje rzeczywistość tam, gdzie trzeba, czyli na tym najwyższym poziomie, taki człowiek z przymrużeniem oka potrafi podejść do tych rzeczy mniejszych, małych, praktycznych. Natomiast wtedy, gdy człowiek nie potrafi odpowiednio rozłożyć tych akcentów w swoim życiu, wtedy może być skłonny, żeby postawić taki właśnie akcent i z pełną mocą, z pełną powagą traktować każdy drobny szczegół, powiedzmy, że takiego praktycznego życia, jeszcze twierdzą, że to jest właśnie, to wynika z jakiejś tam pobożności i tak naprawdę właśnie z troski o wiarę i taki człowiek będzie się uczepiał każdego drobnego szczegółu, każdego komentarza napisanego gdzieś tam pod filmem, bo to jest niewystarczająco dla niego pobożne i to może sugerować, że coś. Taki człowiek będzie doszukiwał się wszędzie, w każdym takim małym szczególe, właśnie czegoś, co można by było zrobić bardziej poważnie, bardziej tak powiedzmy, że pobożnie, bardziej tak. To jest nietrafione. To jest chybione, to wynika z tego, że nasza miłość nie jest ukierunkowana naprawdę na Pana Boga, bo gdyby tak była, potrafilibyśmy patrzeć tak, jak On patrzy na ten świat, czyli ze spokojem. Tak, nie fiksowalibyśmy się na jakichś tam drobnych szczegółach, na nawet tych wielkich kryzysach, na kryzysie Kościoła i tak dalej, tylko byśmy się koncentrowali na Panu Bogu. I wtedy, to nie jest po to, żeby uciec od tych problemów, wręcz przeciwnie. Wtedy, kiedy człowiek faktycznie patrzy na Pana Boga i widzi już z pewnym przymrużeniem oka wszystkie te problemy, wtedy potrafi też odpowiednio rozpoznać, co jest faktycznie niebezpieczne i jak z tym faktycznie walczyć, bo ma spokojny umysł. W przeciwieństwie do tego człowieka, który zamiast się skupić na relacji z Panem Bogiem, skupia się na wszystkich tutaj problemach i wydaje mi się, że to wszystko jest takie straszne i to i tutaj trzeba tak dokładnie powiedzieć i tu trzeba tak dokładnie się ustawić, bo jak zrobimy to i jak zaśpiewamy, a chór musi stać w ten i w ten sposób, a to musi być zrobione dokładnie tak, bo jak nie, no to przecież koniec, no jak, przecież to się świat zawali, bo przecież tam już rewolucja stoi u naszych drzwi i jak my nie będziemy zachowywali jakichś takich szczególików, to po prostu wszystko się posypie. Ludzie, spójrzcie na Pana Boga, spójrzcie na Jego świętych. Czy oni są tacy przerażeni, spięci i sztywni?
Czy oni postępują w ten sposób? Czy oni się fiksują na jakichś bzdetach, na komentarzach na YouTubie i na tym, jak należy stać na chórze, nawiązuje do niedawnego pytania w PIO. Czy osobno, czy razem, czy tutaj i czy trzeba dokładnie w ten sposób się przesunąć, czy w tamten. Ludzie, skupcie się na Panu Bogu, a wszystko inne będzie wam dane. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.